Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy technicznej kryptowalut. Kryptowalut, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod ubiegłotygodniowym odcinkiem. Tak więc jeżeli już teraz wiesz, że chciałabyś, abyśmy w przyszłym tygodniu, w przyszłą środę przeanalizowali dla Ciebie jakiś konkretny projekt, jakąś konkretną kryptowalutę, to zostaw nam proszę komentarz pod tym dzisiejszym odcinkiem na YouTubie, na kanale Kryptoraportu. To dla nas bardzo ważne, bo pomaga nam rozwijać ten projekt i mamy nadzieję, że dzięki temu analizy trafiają właśnie w Wasz gust. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli projektu Global Game Coin, który jest listowany na BitBayu w parze do Bitcoina i którego analiza pojawi się w najbliższym odcinku kalendarza kryptowalut. Z tego miejsca zachęcamy Cię jednak do zapoznania się z naszym researchem Global Game Coin, gdzie wskazujemy wszystko, co musisz wiedzieć o tym projekcie, czym jest ten token oraz stojące za nim Global Game International. Link do materiału oczywiście w opisie. Witam oczywiście wszystkich, którzy oglądają nas na kanale Kryptoraportu i witam też tych, którzy oglądają nas na antenie Comparik 24TV. Bez zbędnej zwłoki przejdźmy jednak do tego, co najistotniejsze, czyli do analizy. I standardowo, jak co tydzień rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie od analizy Bitcoina, od analizy najstarszej z walut wirtualnych i jest to rynek, który niewątpliwie zaczyna wyglądać dość interesująco. Początek 2020 roku był jednym z najlepszych, bodajże jeżeli chodzi o 7 lat ostatnich, jeżeli weźmiemy pod uwagę zmienność na przestrzeni całego miesiąca, no to możemy powiedzieć, że styczeń był jednym z najlepszych miesięcy od pół roku plus minus na notowaniach Bitcoina, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę styczeń w kontekście historycznym, no to był to najlepszy styczeń od 7 lat. Cena Bitcoina po pierwsze dość ładnie zyskiwała, po drugie wskutek tych wzrostów doszło już do pokonania kilku technicznych poziomów oporu. Oczywiście w chwili obecnej też jeden z takich poziomów jest testowany. Natomiast mimo wszystko, przynajmniej na ten moment z czysto technicznego punktu widzenia, ta obecna sytuacja na notowaniach Bitcoina nie wygląda wcale źle. Dlaczego? Dlatego, że wskutek tutaj już styczniowych wzrostów cena Bitcoina najpierw pokonała linię tendencji wzrostowej będącą górnym ograniczeniem klina zniżkującego. Równocześnie doszło do pokonania horyzontalnego oporu w wysokości 7800. Następnie pojawiła się krótkotrwała korekta, retest tego poziomu, odrzucenie, kontynuacja wzrostów. Kolejno notowania Bitcoina przekroczyły barierę 8250, po czym znów pojawiła się korekta, retest tego poziomu od drugiej strony i znów wzrosty. Wzrosty, wskutek których rynek pokonał barierę $9050, dotarł do wskazywanego przeze mnie ostatnio i przedostatnio już zresztą kilkukrotnie oporu pomiędzy 9400 a 9550 i tam po raz kolejny pojawiła się reakcja podażowa. Od kilku dni obserwujemy spadki, widzimy, że w ich skutek notowania Bitcoina powróciły w okolice ostatnio pokonanego oporu, czyli teraz najbliższego wsparcia, bariera $9050. Warto też zwrócić uwagę, że jest to poziom, który dość precyzyjnie zbiega nam się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z tego ostatniego impulsu wzrostowego. I tak naprawdę, gdyby tylko pojawiła się tu większa reakcja popytowa, to być może te trwające od kilku dni bardzo niewielkie spadki mogłyby być właściwie pełną formą korekty. Tutaj też te spadki nie były większe, tu były troszeczkę większe, ale też nie jakoś znacząco duże. Także ten zasięg od 9550 do 9050, zasięg $500, jak najbardziej mógłby zostać potraktowany jako forma korekty i jeżeli tylko obecnie testowane wsparcie, czyli bariera $9050, zostanie trwale odrzucone, po czym notowania Bitcoina przebiją się przez tą barierę 9550, wówczas moglibyśmy oczekiwać dalszych wzrostów. Wzrostów oczywiście, do których realnymi zasięgami mogłyby tutaj okazać się kolejne okolice 11, 12 bądź $13000. Ja mam te poziomy wyznaczone na wykresie, więc dokładnie widzicie, na jakiej podstawie zostały one wyznaczone, dlaczego warto zwracać na nie uwagę. Oczywiście minusem jest to, że jest to dość gęsta ilość tych oporów, 1000 po 1000, więc właściwie największy potencjał do wzrostów będzie w momencie, kiedy rynek pokona
ten zielony opór, bo będziemy mieli zasięg od 9550 do 11000, to jest prawie 1500, później już opory mniej więcej co 1000 aż do 13 włącznie. Natomiast gdyby w konsekwencji w tym roku udało się na przykład notowaniom przebić barierę 13000, no to wtedy potencjał wzrostowy nam się zwiększy nawet do powyżej 17, czyli tutaj już by było jeszcze ciekawiej. Natomiast patrząc na to tak średnio, krótkoterminowo, potencjał wzrostowy w mojej ocenie jak najbardziej w dalszym ciągu jest. Wszystko będzie tutaj zależeć od tego, czy rynek odrzuci to wsparcie i pokona ten opór. Jeżeli tak, to droga do 11 tysięcy z czysto technicznego punktu widzenia będzie otwarta. Idźmy dalej. Do notowań Ethereum, które z jednej strony są bardzo skorelowane z ceną Bitcoina, bo jeżeli wziąłby pod uwagę zmienność na przestrzeni ostatnich dni, ostatnich tygodni, czy nawet ostatniego miesiąca, to warto zwrócić uwagę, że oczywiście korelacja pomiędzy poszczególnymi projektami, szczególnie w stosunku do Bitcoina, jest dość spora. Natomiast jeżeli zmierzymy tą korelację, tą zależność poszczególnych projektów od Bitcoina, to okazuje się, że to właśnie Ethereum jest najbardziej zależne. W sensie notowania Ethereum, zmienność ceny Ethereum jest w największym albo jednym z największych stopni skorelowana z ceną Bitcoina. W zależności od tego, jaki przedział czasowy weźmiemy pod uwagę, jest to albo druga największa, albo trzecia największa korelacja spośród 50 największych pod względem kapitalizacji kryptowalut, więc można to dość dokładnie określić. Spośród 10 czy 20 największych jest to największa korelacja, więc jakby nie patrzeć, notowania Ethereum w dużej mierze są zależne od tego, co dzieje się na notowaniach Bitcoina. No i o ile cena Bitcoina jednak ma ten potencjał większy do wzrostów, o tyle z czysto technicznego punktu widzenia Ethereum mogłoby się trochę osunąć. Oczywiście tutaj ta korelacja na przestrzeni ostatnich dni troszeczkę nam zaginęła z racji tego, że Bitcoin spadał, Ethereum utrzymywało się na względnie stabilnym poziomie. Wciąż cena oscyluje nieco poniżej 195 dolarów. To jest techniczny opór, o którym mówiliśmy sobie już w naszych spotkaniach kilkukrotnie. Natomiast i wczoraj, i przedwczoraj pojawiły nam się tutaj niewielkie, póki co niewielkie reakcje podażowe. Natomiast gdyby tylko ta strefa, gdyby tylko ten opór został trwale odrzucony, to nic nie stałoby w mojej ocenie na przeszkodzie do tego, żeby powstała tutaj jakaś forma korekty. Korekty, wskutek której notowania mogłyby cofnąć się w okolice 175 dolarów. To jest ostatnio pokonany opór, czyli teraz najbliżej położone wsparcie. Ono też zbiega się bardzo ładnie z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego, więc nawet gdyby do takiej korekty doszło, to w tym miejscu moglibyśmy oczekiwać pojawienia się większej reakcji popytowej i odbicia z kontynuacją wzrostów. To jest oczywiście scenariusz zakładający potencjalną korektę, natomiast na ten moment widzimy, że środowy poranek notowania Ethereum rozpoczynają niewielkimi wzrostami o 1,29%. No i teraz, jeżeli ta tendencja wzrostowa będzie kontynuowana bez przerwy i finalnie jednak cena Ethereum przekroczy barierę 195 dolarów, to w konsekwencji moglibyśmy oczekiwać kontynuacji wzrostu w okolice, no, chociażby wskazywanego już przed tygodniem przeze mnie poziomu 230-233 dolary, bo tam znajduje się kolejny techniczny opór, na który warto zwracać uwagę. Natomiast krótkoterminowo niewykluczone jest, że jakieś zejście, jakaś forma korekty do tych 175 nam się pojawi. Natomiast ogólny obraz rynku wydaje się dość interesujący. Idźmy dalej. Notowania XRP. Projektu, który zyskuje nieprzerwanie piątą sesję i mimo tego, że w momencie nagrywania tego odcinka mamy dopiero godzinę 7:29, to już notowania XRP wypracowały wzrost przekraczający 4,5%. No i teraz z czysto technicznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę, że kilka dni temu rynek pokonał barierę 24,5 centa, taki lokalny poziom oporu, który tutaj mieliśmy. I nic nie stoi na przeszkodzie do tego, żeby te wzrosty były kontynuowane nawet w okolice 31, powyżej 31 centów. U mnie na wykresie jest to poziom 0,3135, więc jeszcze ten zasięg wygląda tutaj dość interesująco. Nawet jak zmierzymy sobie go do obecnego poziomu, to do tego oporu mamy prawie 12,5%, więc to i tak jest całkiem interesująco i tak naprawdę te wzrosty mogłyby na notowaniach XRP być jeszcze kontynuowane. Warto przy tym zwrócić uwagę jednak na coś takiego jak zasada zmiany biegunów. To jest zasada, która mówi o tym, że każdy poziom, który w przeszłości stanowił opór, po pokonaniu powinien zostać przetestowany od drugiej strony, czyli jako wsparcie. Oczywiście ta zasada nie znajduje swojego potwierdzenia w 100% przypadków, czyli
Statystycznie częściej do tych retestów dochodzi, co było ładnie widać na notowaniach Bitcoina czy Ethereum, ale nie jest powiedziane, że zawsze przy każdym takim wybiciu musi do tego retestu dojść. Niemniej jednak, gdyby miało do niego dojść, no to notowania XRP mogłyby cofnąć się w okolice 24,5 centa, czyli w okolice ostatnio pokonanego oporu, ale tak jak mówię, to jest tylko zasada czysto teoretyczna i na ten moment, biorąc pod uwagę układ ostatnich 4-5 świec, nic nie wskazuje na to, żeby takie spadki miały pojawić się już tu i teraz. Idźmy dalej. Notowania Litecoina. No i tu mamy małe przeciwieństwo do XRP z racji tego, że no, z jednej strony notowania Litecoina nie dotarły w okolice żadnego super istotnego oporu. One zatrzymały się w okolicy 72 dolarów. To był taki dość lokalny poziom. Lokalny z tego względu, że on tutaj był testowany jako wsparcie, tu został przetestowany jako opór. Natomiast dwa kolejne testy to było wybicie. Wybicie w górę, wybicie w dół, bez właściwie żadnego zawahania, bez żadnego zatrzymania. Teraz natomiast jakaś reakcja podażowa nam się pojawiła i tak naprawdę mimo tego, że dziś o poranku obserwujemy wzrosty, to w krótkim horyzoncie czasowym potencjał do pogłębienia tych spadków jak najbardziej jeszcze mamy. Niewątpliwie warto najpierw zwrócić uwagę, tutaj mieliśmy wzrost zapoczątkowany już w drugiej połowie grudnia, rynek pokonał najpierw barierę 49 dolarów, wybił, cofnął się, przetestował, pokonał barierę 52 dolarów, cofnął, przetestował ją od drugiej strony, pokonał barierę między, ja mam tutaj 63,50 a 64,10, to są te poziomy, które w przeszłości stanowiły wsparcie, później były testowane jako opór, znowu jako opór, zostały finalnie pokonane 30 stycznia. No i tak naprawdę, gdyby tylko spadki były tutaj kontynuowane, no to pomiędzy 64,10 a 63,50 cena Litecoina mogłaby się osunąć. Natomiast ja traktowałbym to w pierwszej kolejności jako formę korekty, czyli mamy impuls, korekta, impuls, korekta. Jeżeli to wsparcie zostałoby odrzucone, no to tak naprawdę notowania Litecoina mogłyby kontynuować wzrosty czy to do 78 dolarów, czy dalej nawet powyżej 100, 105, 110 dolarów, jak najbardziej mogłyby być zasięgami realnymi. Ok, idziemy dalej. Ethereum Classic. Ethereum Classic to jest projekt, który chciałem przeanalizować z Wami początkowo z punktu widzenia interwału tygodniowego, z racji tego, że bardzo fajnie widać, gdzie rozpoczęły się wzrosty kilka tygodni temu, właściwie w połowie grudnia, od odrzucenia wsparcia wyznaczonego na podstawie dołków z grudnia 2018 roku, więc mamy grudzień 2018, mamy grudzień 2019, dokładnie te same poziomy i możemy powiedzieć, że tutaj przez dłuższy czas mieliśmy ruch boczny, mieliśmy konsolidację, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, no i finalnie z tej konsolidacji w minionym tygodniu notowania Ethereum Classic wybiły górą, czyli został pokonany niezwykle istotny opór pomiędzy 10 dolarów a 10 dolarów i 20 centów. To jest opór, który już tak naprawdę we wrześniu 2017 roku był testowany jako wsparcie, tu jeszcze raz, tu jako opór, znowu jako opór, więc bardzo, bardzo ciekawa strefa. Przechodząc na interwał dzienny, oczywiście jesteśmy w stanie wewnątrz całej tej szerokiej konsolidacji wyznaczyć kilka mniej bądź bardziej znaczących poziomów oporu, czy teraz już wsparcia właściwie, czyli 4,20, 5,25, 7,50. To są poziomy, które były na przestrzeni miesięcy testowane. Jedne więcej razy, inne mniej razy, natomiast cechuje je to, że jakichś takich specjalnych fałszywych wybić nie było, więc poziomy jak najbardziej bardzo, bardzo ładne. Natomiast skupiając się na tym, co jest tu i teraz, to niewątpliwie warto zwrócić uwagę, że te wzrosty, które obserwowaliśmy tutaj pod koniec stycznia, one z początkiem lutego nam troszeczkę tutaj spowolniły. Już tej tendencji nie ma. Rynek utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. Niemniej jednak samo pokonanie bariery 10 dolarów, czyli wybicie z tej konsolidacji górą, mogło nam otworzyć drogę do większej aprecjacji, do aprecjacji, dla której no, realnym zasięgiem, to już było widać z punktu widzenia interwału tygodniowego, ale nawet widać to na interwale dziennym, mogą okazać się kolejne okolice 14,5 dolara bądź nawet 19 dolarów, więc ten potencjał jest tutaj dość spory. Należy przy tym jednak pamiętać o wspomnianej już przed chwilą zasadzie zmiany biegunów i o tym, że rynek pokonał jednak dość istotny opór pod koniec stycznia. Jest to poziom, który w dalszym ciągu nie został jeszcze przetestowany od drugiej strony, więc równie dobrze w najbliższym czasie mogłoby pojawić się jakaś większa reakcja podażowa, mogłoby pojawić się cofnięcie, czyli jakaś korekta, zejście w okolice właśnie 10 dolarów, pogłębienie takich spadków i dopiero w tym miejscu reakcja popytowa, która zapoczątkuje nam kolejny impuls wzrostowy,
dolarowy, czy to w okolicy 14,5 dolara, czy nawet 19, bo tak jak mówię, to są realne zasięgi, dokąd notowania Ethereum Classic mogłyby finalnie wzrosnąć. Idźmy dalej, do notowań Dasha. Dasha, który ma no, za sobą niezwykle imponujący rajd wzrostowy, szczególnie tutaj biorąc pod uwagę to, co działo się od początku roku, czy właściwie od końcówki grudnia do połowy stycznia. Te wzrosty w setkach procent były liczone z racji tego, że cena Dasha wzrosła z nieco ponad 38 do finalnie prawie 155 dolarów, więc zasięg ogromny, gigantyczny. No i no, to, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że notowania Dasha pokonały przy okazji tych wzrostów dość dynamicznie, dość szybko kilka technicznych oporów. 57 dolarów, 75 dolarów, 100 dolarów. No i finalnie, mimo tego, że wzrosty sięgnęły chwilowo bariery 155 dolarów prawie, no to można powiedzieć, że rynek zatrzymał się w okolicy oporu na wysokości 137 dolarów. Tu był opór, tu było wsparcie, znowu wsparcie, teraz po raz kolejny poziom testowany. Widzimy, że pojawiła się korekta spadkowa, ale mimo tego, że ona była dość dynamiczna, to biorąc pod uwagę potencjał spadkowy, nie była największa, bo równie dobrze notowania Dasha mogłyby osunąć w okolice 75 dolarów. To też jest poziom, który pokonany został 14 stycznia, a w dalszym ciągu nie doczekaliśmy się jeszcze jego retestu. Mimo to notowania zatrzymały się już w okolicy 100 dolarów, też mamy tutaj całkiem blisko mierzenie 50% korekty Fibonacciego. No i od pewnego czasu mamy taką nieregularną konsolidację, mamy spadki, wzrosty, spadki, trochę większe wzrosty, spadki. Za każdym razem te spadki docierają właśnie w okolice 100 dolarów. Dwa dni temu, 3 lutego, pojawiła się tutaj bardzo silna reakcja popytowa, mamy taką świecę Doji z bardzo potężnym dolnym knotem. Dziś o poranku również obserwujemy przekraczające nieco ponad 2% wzrosty i tak naprawdę dopóki cena nie osunie się poniżej 100 dolarów, moglibyśmy uznać, że to jest impuls, a ta konsolidacja jest formą korekty i teraz dopóki cena będzie utrzymywać się powyżej 100 dolarów, możemy wziąć pod uwagę, że to jest korekta, po zakończeniu której notowania Dasha wrócą do wzrostów. No i pytanie, dokąd te wzrosty mogłyby być tutaj kontynuowane? Oczywiście na pierwszy rzut oka widzimy barierę 137 dolarów, natomiast wyżej mamy kolejne opory 178 dolarów i nawet 210, więc te zasięgi wydają się i tak całkiem spore, jeżeli chodzi o potencjał wzrostowy na notowaniach Dasha. Idźmy dalej. Zcash. Zcash, projekt, który również ma za sobą bardzo interesujące wzrosty, szczególnie od 3 stycznia, kiedy one się tutaj zaczęły. Nie wiem, czy tu nie warto by było tak. Warto zwrócić uwagę na interwał tygodniowy, chociaż chwilowo. Dlaczego? Dlatego, że te wzrosty z początkiem tego roku rozpoczęły się od odrzucenia poziomu, który już w lutym 2017 był testowany jako wsparcie. Wtedy też rozpoczęły się wzrosty i tu również rozpoczynają się wzrosty. Okej, one może nie są tak samo dynamiczne jak te z lutego 2017 roku, tutaj luty, marzec, faktycznie ta tendencja była o wiele, wiele silniejsza. Natomiast kto wie, może w tym roku też jeszcze ta tendencja nam się nieco zwiększy, przyspieszy te wzrosty. Natomiast to, na co niewątpliwie warto zwrócić uwagę, to jest to, że w wyniku ostatnich wzrostów notowania Zcasha przekroczyły. Ja mam tutaj dwa poziomy, ale bardziej traktowałbym to jako jakąś jedną strefę, bo one są dość blisko, między 41 a 44 dolary. Tu poziom stanowił opór, ten stanowił wsparcie, natomiast ale sam zasięg między nimi jest dość niewielki, więc ja bym to potraktował jako jedną większą strefę. Finalnie notowania Zcasha dotarły teraz w okolice 67 dolarów, gdzie od kilku dni jednak cena oscyluje. To troszeczkę przypomina notowania Bitcoina, gdzie też z jednej strony rynek dotarł w okolice technicznego oporu, pojawiła się tam jakaś reakcja podażowa, ale mimo to spadki trwające od kilku dni są dość niewielkie, dość spokojne i tu ta sytuacja wygląda bardzo, bardzo podobnie, więc teoretycznie, nawet gdyby one jeszcze zostały troszeczkę pogłębione, to no, rynek mógłby dotrzeć w okolice 61-62 dolarów, czyli gdzieś w okolice takiego już bardzo lokalnego wsparcia wyznaczonego na podstawie szczytów tutaj z 17-18 stycznia. Jak najbardziej ta strefa mogłaby zostać przetestowana. Jeżeli okaże się, że to będzie wystarczający zasięg do odpoczynku, do zrobienia korekty, po której pojawi się kolejny impuls wzrostowy, no to jeżeli tylko Zcash przekroczy barierę 67
dolarów, no to dalej moglibyśmy oczekiwać wzrostów. Tu już może być pewien problem z określeniem dokładnie poziomu, dokąd te wzrosty mogłyby dotrzeć. Oczywiście z punktu widzenia interwału tygodniowego jest to o wiele prostsze, bo wyznaczamy sobie bariery kolejno 110, czyli tutaj widzimy, na jakiej podstawie te poziomy zostały wyznaczone, 110 dolarów, później mamy strefę pomiędzy 150 a 160, następnie 230, 370 i 500, no i już dalej do 750. Natomiast z punktu widzenia interwału dziennego, gdzie chcielibyśmy nieco precyzyjniej wyznaczyć sobie te poziomy, już widzimy, że może być mały problem, bo pojawiały się jakieś fałszywe wybicia. Z jednej strony moglibyśmy na podstawie tych szczytów wyznaczyć sobie barierę 78 dolarów, jeden test, drugi test. Natomiast przy reteście strefa została delikatnie wybita. Tu przy kolejnym reteście też została delikatnie wybita, więc owszem, możemy wyznaczyć barierę 78 dolarów mniej więcej, ale zawsze trzeba brać pod uwagę, że to jest jakaś strefa, czyli to nie będzie ten jeden konkretny poziom 78 dolarów, tylko bardziej to będzie strefa, na przykład plus minus 1 dolar w górę, 1 dolar w dół, czyli między 77 a 79 dolarów. Jako taką strefę lokalnego oporu można by oczywiście wyznaczać, ale tak jak mówię, te poziomy wyznaczane z punktu widzenia interwału tygodniowego wydają mi się być tutaj kluczowymi. Jeżeli wzrosty będą kontynuowane, to myślę, że można by śmiało na nie zwracać uwagę. Idźmy dalej. BAT, Basic Attention Token. Projekt, który chciałbym, żebyście spojrzeli na niego tak trochę mrużąc oczy, bo wtedy zauważycie te kluczowe poziomy, czyli to, że rynek od dłuższego czasu, bo od lipca 2019 roku, porusza nam się w konsolidacji. Mamy klasyczny trend boczny, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, teraz znowu mamy wzrosty. Oczywiście warto zwrócić uwagę, że górne ograniczenie tej konsolidacji znajduje się dość blisko mierzenia 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu spadkowego. Natomiast od pewnego czasu, a dokładnie mówiąc od drugiej połowy grudnia, obserwujemy wzrosty. I teraz z czysto technicznego punktu widzenia, oczywiście dopóki rynek znajduje się wewnątrz konsolidacji, jako realny zasięg dla wzrostów warto wskazywać okolice górnego ograniczenia tej konsolidacji. Czyli mamy barierę 27,5 centa, poziom, który był testowany już w maju ubiegłego roku i później w czerwcu, lipcu jako wsparcie, a od drugiej połowy lipca 2019 kilkukrotnie był testowany jako opór, więc na ten moment jest to najbliżej położony opór. Natomiast to, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, szczególnie przy tym ostatnim ruchu wzrostowym, który obecnie obserwujemy, to jest to, że rynek, pokonując różnego rodzaju lokalne poziomy oporu, za każdym razem wracał i retestował je od drugiej strony. Przykład 17,5 centa, opór, wybicie, korekta, retest, odrzucenie, kontynuacja wzrostów. Kolejny opór to jest 20 centów. Tu było wsparcie, wsparcie, opór, opór, wybity, mamy korektę, mamy retest. Kolejny opór to jest bariera 23 centów i ona jeszcze nie została przetestowana od drugiej strony. Ona została wybita dopiero 3 lutego, więc tak naprawdę 3 dni temu. Natomiast samo pokonanie tej strefy otworzyło drogę do wzrostu w okolice 27,5, bo tutaj po drodze nie mamy żadnego technicznego poziomu, na który szczególnie warto było zwracać uwagę. Pozostaje tylko pytanie, czy te wzrosty dotrą bezpośrednim ruchem aż w okolice tego oporu, czy może gdzieś cena się zatrzyma, żeby wykonać korektę, przetestować barierę 23 centów i dopiero wtedy wrócić do wzrostu. Więc to są dwa możliwe scenariusze. Jeden i drugi w średnim horyzoncie czasowym oczywiście zakłada potencjał wzrostowy. Natomiast żebyśmy mogli mówić o większych wzrostach na notowaniach BAT, no to jednak trzeba by poczekać do definitywnego wybicia górą z tej konsolidacji, czyli pokonania bariery 27,5-28 centów. Dopiero jak to nastąpi, no to moglibyśmy wskazywać tutaj jakieś projekcje większego wzrostu. Natomiast na ten moment to jest taki docelowy zasięg, jaki ja bym wskazywał. Idźmy dalej. LISK. Notowania LISKa to jest projekt, który już na kilku kryptowalutach wskazywałem, że wzrosty rozpoczynały się od odrzucenia jakiegoś technicznego wsparcia, które było dołkiem na przykład z poprzedniego roku, czy było dołkiem sprzed 2 lat. Natomiast tutaj notowania LISKa, owszem, również rozpoczęły niedawno wzrosty, ale to są wzrosty, które zapoczątkowane zostały od odrzucenia technicznego wsparcia, które było historycznie początkowym oporem, czyli mamy tutaj maj 2016 roku, najstarszy chyba poziom, który dzisiaj wymieniamy, bariera 50 centów. Tu była testowana jako lokalny opór. Testy pierwsze mamy z 23 maja, natomiast finalnie doszło do pokonania dopiero w drugiej połowie kwietnia 2017 roku. No później oczywiście przyszła
Bessa trwająca od połowy stycznia 2018 roku, finalnie cena wróciła w okolice właśnie 50 centów i od kilku tygodni obserwujemy sobie bardzo, bardzo ładne wzrosty. To jest interwał oczywiście tygodniowy, ale na tygodniówce ta sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej, z racji tego, że okej, na daydance jesteśmy w stanie wyznaczyć te poziomy, ale trzeba brać pod uwagę, że to są zawsze jakieś strefy, chociażby tutaj 1,62. Tu mieliśmy jakieś fałszywe wybicie w dół, tu również takie delikatne, więc zawsze trzeba brać pod uwagę, że to jest jakaś strefa. Plus, minus, kilka centów w górę, kilka centów w dół. Natomiast z punktu widzenia interwału tygodniowego te strefy wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Widać, odkąd one dokładnie są wyznaczane. Czyli mamy przekroczone w tym tygodniu barierę 1 dolara. Teraz opór właściwie wyznaczony na podstawie dołków z lutego 2019 roku. No i tak naprawdę, jeżeli ta tendencja wzrostowa będzie kontynuowana, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cena Liska wzrosła w okolice 1,62. Oczywiście wskazujemy tutaj, że to jest strefa jakaś, większa bądź mniejsza. 1,62, kolejny opór i nieco wyżej mamy 2,25, 2,59 i 3,10. Tu troszeczkę oddalę, żeby było widać, na jakiej podstawie te wszystkie poziomy zostały wyznaczone, więc potencjał wzrostowy zaczyna być tutaj dostrzegany. Oczywiście pierwszy opór 1,62, przepraszam, 1,62, ale mimo wszystko to i tak jest całkiem ładny zasięg. Ok, idziemy dalej. Omisek Go. Projekt, który również w ostatnim czasie zyskiwał, natomiast tu te wzrosty nie były aż takie bardzo, bardzo duże. Oczywiście licząc to procentowo, to nie było mało, bo z poziomu 58 centów około do 1 dolara w chwili obecnej, więc też zasięg całkiem ładny. Natomiast musimy zwrócić uwagę, że rynek znajduje się obecnie w okolicy dość istotnego oporu, takiej strefy oporu pomiędzy 1,02 a 1,05. I tak naprawdę póki co nie pojawiła się tutaj żadna większa reakcja podażowa. Natomiast jeżeli taka się pojawi, to należałoby się przygotować na możliwość korekty albo przynajmniej powstania konsolidacji, czegoś takiego jak mieliśmy miejsce tutaj na przestrzeni października, listopada 2019 roku, kiedy również ten opór był testowany. Tu do najbliższego wsparcia mamy całkiem blisko, bo to jest bariera tak naprawdę 93 centów, więc taka konsolidacja pomiędzy 1,05 a 93 mogłaby nam się pojawić. No i dopiero trwałe wybicie powyżej 1,05 mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów w okolice czy to 1,30, czy nawet 1,82, ale krótkoterminowo, tak jak mówię, jest możliwe, że pojawi się tutaj albo jakaś forma korekty, albo chociażby konsolidacja, czyli ruch boczny. No i Verge, ostatni projekt, który mamy przygotowany na dziś, to jest projekt, który już od dłuższego czasu porusza się w konsolidacji. Mieliśmy spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. Znów mamy wzrosty. Oczywiście jest to konsolidacja pomiędzy 0,0030 a 0,052. W połowie mniej więcej tej konsolidacji mamy lokalny poziom w wysokości 0,0041. On został kilka dni temu pokonany, co z czysto technicznego punktu widzenia mogłoby nam otwierać drogę do dalszych wzrostów, ale jako realny zasięg wskazywałbym tutaj okolice górnego ograniczenia tej konsolidacji, czyli właśnie bariera 0,0052. Możemy sobie spojrzeć na to na interwale tygodniowym i zauważymy, że górne ograniczenie tej konsolidacji to jest poziom wyznaczony już na podstawie dołków z listopada 2018 roku. On wtedy był testowany jako wsparcie, teraz jest testowany jako opór i tak naprawdę dopiero trwałe wybicie stąd górą mogłoby otworzyć drogę do większej aprecjacji. Na ten moment ten potencjał wzrostowy jest dość ograniczony właśnie do górnego ograniczenia tej konsolidacji. Ok, to by było wszystko, jeżeli chodzi o projekty, które mieliśmy przygotowane dla Was na dzisiaj, więc jeżeli analiza Wam się podobała, to koniecznie zostawcie łapkę w górę dla zwiększenia zasięgu, subskrybujcie kanał Kryptoraportu oraz w komentarzu dajcie nam znać, jakie projekty, jakie kryptowaluty mamy przeanalizować dla Was za tydzień. Ja za dziś bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w przyszłą środę. Trzymajcie się, cześć!